Siłą nauki. Słuchacie Śniadanie po polsku. Moi drodzy, wielki powrót na antenę, godzina 9.20. W studiu mam gościa, dyrektora Polskiej Słonecznej Szkoły w Aberdeen, pana Tomasza Molendę. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Polish Heritage Day, czyli o Dniu Dziedzictwa Polskiego, który będzie już 5 maja. To będzie już druga edycja, tak? Tak, to już będzie druga edycja. W tym roku jakby startujemy po raz drugi, zwarci, gotowi do celebrowania polskości. Mhm. Przypomnijmy, jak to się stało, że w ogóle zaczęliście, wasza szkoła zaczęła organizować ten dzień. To jest odgórna inicjatywa, jakbym tak to nazwał. Cały Polish Heritage Day jest organizowany przez polską ambasadę w Londynie i jest to jakby impreza, która obejmuje całą Wielką Brytanię, czyli poszczególne organizacje w poszczególnych miastach Wielkiej Brytanii, one po prostu deklarują się podjęcia tego, że przeprowadzą Polish Heritage Day w swoim mieście. No jak dotarła do nas wiadomość z ambasady poprzez konsulat z Edynburga, czy jesteśmy gotowi się tego podjąć, to postanowiliśmy podjąć wyzwanie i przeprowadzić Polish Heritage Day. To było w zeszłym roku, 2017. I to jakby jest, w każdym mieście jest to pierwsza sobota maja. Z tego powodu, że na początku maja mamy kilka różnych świąt polskich, narodowych, więc ten Polish Heritage Day jest jakby zwieńczeniem tego wszystkiego i ma przybliżyć polską kulturę tutaj ludziom mieszkającym na Wyspach Brytyjskich. Proszę powiedzieć trochę więcej o programie tego eventu. Czyli jak już wspomniałem, całym celem Polish Heritage Day jest przybliżenie polskiej kultury, więc nie do końca jest to jakby to wydarzenie skierowane do Polaków. Ono bardziej jest skierowane do ludzi, którzy mieszkają tutaj w Aberdeen, a ma na celu przybliżyć polską kulturę, polskie tradycje, też polskie jedzenie. Oczywiście wszyscy Polacy są zaproszeni, żeby wziąć w tym wszystkim udział. Jeśli chodzi o to, co się będzie tam działo, więc najpierw zaczniemy od uroczystego apelu, w którym zostaną przybliżone polskie święta, święto 3, szczególnie 3 maja. Mhm. Będzie odśpiewany hymn, będą brały w tym udział dzieci z naszej szkoły, Polskiej Szkoły Słonecznej. Będą różne wierszyki polskie, będą prezentowały. Później zaprosiliśmy pana Michała, który prowadzi tutaj swoją własną szkołę tańca i on zaprezentuje nam różnego rodzaju tańce. Będzie pokaz tańca z jego partnerką i pokaz tańców, różnych tańców dzieci. Później myśleliśmy o tym, żeby przeprowadzić pokaz mody. To jest szczególnie dziecięcej. Stowarzyszenie Wspólnota Polska po prostu przesłała nam stroje tradycyjne, polskie stroje ludowe. No i chcielibyśmy zaprezentować mieszkańcom Aberdeen, jak to Polacy tradycyjnie się ubierali. Później pan Mariusz Babis będzie przeprowadzał różnego rodzaju gry, zabawy, piosenki dla dzieci, więc chcemy też nauczyć, jeśli przyjdą, mam nadzieję, że przyjdą też jakieś dzieci niepolskojęzyczne, no chcemy nauczyć ich jakąś polską piosenkę, pokazać jakąś tradycyjną polską zabawę, tak żeby nawet dzieci mogły poczuć polską kulturę. W międzyczasie planowaliśmy na korytarzu zrobić degustację polskiego jedzenia. Mhm. I tutaj jest wciąż jeszcze okazja dla potencjalnych sponsorów, jeśli by Państwo chcieli zaprezentować swoje produkty, jeśli ktoś z Państwa piecze ciasta domowej roboty, chciałby po prostu pokazać się i zdobyć ewentualnie nowych klientów, to jest taka możliwość. Jeśli ktoś z Państwa jest może właścicielem sklepu i chciałby zareklamować swój sklep, przynieść trochę polskiej kiełbasy albo innych polskich produktów do degustacji, no jest to po prostu możliwość, żeby dotarcia do nowych klientów, szczególnie tych, którzy nie mówią w języku polskim, bo wielu Szkotów lubi polskie jedzenie, ale po prostu trochę boi się spróbować, bo nie wie, jak to smakuje. A na takiej imprezie będą mieli okazję jakby
podegustować tego jedzenia i spróbować, i jednocześnie będzie można ich zaprosić do własnego sklepu. To są takie mniej więcej główne wydarzenia. Jeszcze zaprosiliśmy zespół polsko-szkocki z uniwersytetu. Nie dostaliśmy odpowiedzi od nich, czy oni będą, czy nie. Są to osoby różnej narodowości, które śpiewają i grają polską muzykę, szczególnie też ludową muzykę. Polish Association, która z nami współpracuje, oni powiedzieli, że przeprowadzą taką próbną naukę języka polskiego, więc wszyscy jakby ci obcokrajowcy będą mieli okazję jakby poćwiczyć ten polski i spróbować coś powiedzieć, przynajmniej dzień dobry, w lewo, w prawo i tak dalej. A czy w zeszłym roku mieliście też gości anglojęzycznych? Tak. Tak, były też osoby anglojęzyczne, no i bardzo się bawiły. Miło to sobie wspominali. Nawet mnie ostatnio zaczepił jakiś pan na ulicy, Szkot, i mówił: o, może pan mnie nie pamięta, ale ja w zeszłym roku byłem u pana na Polish Heritage Day. No, akurat tego pana zapamiętałem, bo tańczył poloneza z jakąś Polką i bardzo się z tego powodu cieszył. Więc byli u nas Szkoci. Cieszyli się z tego jedzenia. Kilka osób poszło też, bo w zeszłym roku też była lekcja języka polskiego i później dumnie chodzili i mówili polskie słowa, że coś już się po polsku nauczyli. Bardzo się cieszyli. A czy w tym roku też będzie polonez, czy tylko będą te tańce te pokazywane? Pan Michał na samym początku obiecał, że też poprowadzi jakby poloneza, czyli też będzie można zatańczyć poloneza. Będzie to oczywiście dostępne dla wszystkich, odtańczenie tego naszego tradycyjnego tańca, który no, nie jest to trudne do nauczenia się i myślę, że to nie będzie problemu, że wszyscy tam zatańczymy razem poloneza. I oczywiście Szkotom też pokażemy tego poloneza i zaprosimy do udziału, bo wiem, że ich to w zeszłym roku bardzo to radowało, że mogą też odtańczyć taki taniec. Polish Heritage Day jest to event, który jest otwarty dla każdego, prawda? I jest tak. Też to darmowy. Tak, jest to darmowy event. Będzie odbywał się w sobotę 5 maja od godziny 10 w naszym budynku Winfex Center. Można wiadomości też bieżące na temat Polish Heritage Day znaleźć na stronie naszej facebookowej. Jest to Polish Heritage Day Aberdeen i jeśli ktoś to wpisze, to no, można po prostu znaleźć więcej informacji na ten temat. Tak, również jest informacja na naszej stronie na Facebooku, także można sobie na to kliknąć i dokładnie zobaczyć. Tutaj widzę zdjęcia i filmiki z ubiegłego roku i też jest zdjęcie, pańskie zdjęcie w takim szlacheckim stroju. Właśnie, to jest jakby, mamy dwa stroje dla osób dorosłych, no i ja zostałem wytypowany, no ktoś musiał zareklamować ten nadchodzący Polish Heritage Day, więc ja się też bardzo z tego cieszyłem, bardzo lubię takie stroje, szczególnie szlacheckie, więc zostałem ubrany w strój ten szlachecki i no to jest typowy jakby strój szlachecki zrobiony też z tych materiałów, które dawniej używano, więc te stroje, które nam przesłano, no to są takie typowe, oryginalne stroje szyte już teraz na zamówienie. Czyli pan zatańczy poloneza w tym stroju, tak? Tak, taki jest mój plan. No, to wspaniale. Duża też zachęta dla dzieci, żeby trochę uczyły się na przykład o historii Polski. Tak, też będą mogły się trochę pouczyć i to nam przekazał konsulat. Będzie to też dla dzieci niepolskojęzycznych. Dostaliśmy materiały w języku angielskim o Polsce, takie typowo dla dzieci, czyli tam będą kolorowanki i tak dalej, trochę tam wiadomości o smoku wawelskim. Także ta kultura polska będzie przybliżona nie tylko dorosłym, ale też no, planujemy też trochę zaprezentować i pokazać, przedstawić trochę rzeczy dzieciom, bo były też dzieci anglojęzyczne w zeszłym roku na naszym wydarzeniu. Wspiera was Polish Association, też konsulat w pewnym sensie. Kto jeszcze? Tak, to mamy różnego rodzaju jakby organizacje, które z nami współpracują albo nas wspierają. Na przykład pan Zbigniew Baniuk, który prowadzi usługi doradcze, ale też ma też firmę zajmującą się reklamą i marketingiem. On obiecał, że nam wydrukuje plakaty związane z tym wydarzeniem. Jako że nasza szkoła prowadzi jeszcze inny projekt zwany Integration and Inclusion Center, Polish Heritage Day jest jakby częścią
w pewien sposób też i tego projektu, bo jednym z celów tego projektu było zaprezentowanie różnych dni jakby poszczególnych narodowości, to jest Dzień Dziedzictwa Polskiego, więc możecie Państwo zobaczyć też tam logo Integration and Inclusion Center. Oczywiście Polska Słoneczna Szkoła jest to zaangażowana jako, no, że nasze dzieci będą brały w tym udział, jest to jakby odbywa się też na terenie naszego budynku. Nowa drużyna harcerska też zobowiązała się jakby wziąć udział w tym całym wydarzeniu, czyli pomóc nam w roznoszeniu ulotek. Też będą harcerze występowali na apelu. Pan Mariusz Babis, który organizuje imprezy dla dzieci i też współpracuje z zespołem Abi Power, też się przedsięwziął to, że on poprowadzi gry i zabawy dla dzieci. No, czekamy na odpowiedź od tego zespołu polsko-szkockiego z uniwersytetu. No, miejmy nadzieję, że się wkrótce odezwą i będzie wiadomo, czy oni też wezmą w tym udział, czy nie. No, jest jeszcze szkoła tańca pana Michała. Bardzo dużo tutaj widzę jest, jeżeli chodzi o program, jest bardzo taki, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie powiedzieć źle, nie napakowany, ale w sensie jest bardzo dużo, dla każdego coś się znajdzie, więc moje pytanie brzmi tak, skoro zaczyna się o 10, o której się skończy? No, mimo wszystko, że tych atrakcji jest dosyć sporo, to nie będzie to bardzo długi program, on jest rozbudowany, ale myślimy, że to będzie trwało około 3 godzin. Zacznie się od około godziny 10, będzie trwało do godziny 1. Gry i zabawy dla dzieci będą w pewien sposób odbywały się równolegle z tym naszym oficjalnym programem, gdyż no, znamy życie, wiem, że część dzieci mogłoby po prostu nie być zainteresowana atrakcjami dla dorosłych, więc pan Mariusz Babis będzie jakby w innej sali prowadził zajęcia dla dzieci, no a inne zajęcia będą w naszym głównym holu przeprowadzone. Proszę jeszcze podać dokładny adres waszej szkoły. Jak można tam się dostać? Nie tylko samochodem, ale na przykład autobusem. Dobrze, to wytłumaczę. No, najlepiej to będzie znaleźć też naszą szkołę na Facebooku, jeśli ktoś to posiada, albo na stronie internetowej. Jest to Polska Szkoła Słoneczna w Aberdeen. Dokładny adres to jest Winfex Center, Tisel Base, Craigshow Crescent, AB123AW Aberdeen. To podałem dokładny adres. Mieści się to w Toulon. Jakby tłumacząc dokładnie, to jest za Lidlem, który jest na torach. Trochę jakby w górę trzeba iść drogą Wellington Road i za salonami samochodowymi. Na pierwszy raz nie jest łatwo jakby do nas trafić, więc ja bym prosił, żeby zapoznać się tam. Na naszej stronie jest mapka, wytłumaczony dojazd, jak można do nas dojść. No i jak już tam Państwo będą w okolicy, no... Część osób mi mówiła, że im to pomogło, gdy dodawałem informację, że to jest na skos od takiej wielkiej fabryki rybnej Nolan. Więc to jest w tamtych rejonach. Bardzo dziękuję panu za przyjście do studia. Mam nadzieję, że to zachęci naszych słuchaczów na pewno, ponieważ jest bardzo dużo tutaj i różnych eventów w ramach jednego wydarzenia, więc zapewne przyjdziecie, moi drodzy. Zachęcam was wszystkich. Zachęcam też tych, którzy chcą pomóc właśnie kulinarnie, którzy chcą tutaj zapromować może swoje jakieś chlebki czy kiełbasy, tak? Zgłaszajcie się do pana dyrektora. Właśnie w jaki sposób można skontaktować się z panem w sprawie tego eventu? Poprzez Facebooka, tak? Tak, poprzez Facebooka, przez naszą Polską Szkołę Słoneczną jest tam adres e-mailowy. Do mnie bezpośrednio można też przesyłać wiadomości, czy to na Polish Heritage Day na Facebooku, czy do Polskiej Słonecznej Szkoły na Facebooku. Ja te wiadomości będę czytał, będę odpisywał. Myślę, że to z jednej strony jest to doskonały sposób zapromowania swojego biznesu, I też wyjścia poza te ramy jakby grupy konsumenckiej polskiej, ponieważ będą osoby, jakby, które są zainteresowane Polską i polskością, ale które nie są Polakami, więc jest to okazja dotarcia do nowego grona klientów. No a poza tym można też w taki sposób wspomóc jakby naszą polskość, czyli nawet poprzez wypieczenie własnego chleba, czy zrobienie własnego ciasta, czy tortu, można w ten sposób zaprezentować Brytyjczykom, jak Polska smakuje i no i też naszą gościnność w pewien sposób.
Myślę, że pan dyrektor zachęcił najlepiej, jak tylko mógł, do wzięcia udziału w tym inwencie, więc ja również zachęcam. Przypominam, że wszelkie informacje znajdziecie na naszej stronie na Facebooku, a link do tego wywiadu też znajdzie się na YouTubie i potem na naszej stronie na Facebooku. Naszym gościem dzisiaj był pan dyrektor z Polskiej Szkolnictwa Szkoły w Aberdeen, pan Tomasz Molenda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I oczywiście życzę dobrego dnia. Wzajemnie. Dziękuję. Słuchacie Śniadanie po polsku.